Dzisiaj krótki film, jak zainstalować aplikację KGS-TV, która posłuży nam do odebrania obrazów SSTV z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas eksperymentu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, to jest 20 lutego 2022 roku. Pobieramy sobie plik KGS-TV z linku, który znajduje się poniżej filmu na YouTubie lub powyżej, jeżeli oglądamy ten film akurat na Facebooku. Plik jest pakowany jako zip, dlatego musimy go wcześniej rozpakować do folderu. I następnie otwieramy sobie folder. Mamy kilka folderów wewnątrz i samą aplikację KGS-TV. Na początek coś na temat folderów. Mamy kilka. Pierwszy to jest autosave, w którym będą znajdowały się nasze odebrane obrazy. Manual jest to folder, w którym znajduje się instrukcja w języku angielskim, jak zainstalować aplikację i de facto z niej korzystać. Pictures, znajdują się tutaj przykładowe obrazy oraz test sound. W tym folderze znajdują się przykładowe pliki dźwiękowe. Otwieramy sobie aplikację. Tak ona wygląda i de facto jest bardzo prosta w wyglądzie i tak samo w obsłudze. Pierwsze co musimy zrobić, musimy wejść w ustawienia. W ustawieniach pierwsze rzeczy, jakie musimy zrobić, wpisać swój znak wywoławczy. W naszym przypadku wpiszemy sobie nazwę naszej grupy. Kolejne ustawienie, które musimy zrobić, to jest urządzenia wejściowe i wyjściowe. Jeżeli chcemy tylko odbierać nasze obrazy, musimy ustawić sobie albo mikrofon, albo mikser stereo, albo wejście AUX, w zależności od tego, na jakim urządzeniu instalujemy tą aplikację. W moim przypadku wszystkie ustawienia są, powiedzmy, globalne, ustawione w systemie, dlatego zostawiam default, ponieważ korzystam i z miksera, i z wejścia mikrofonowego, i z wyjścia. Także tutaj też zostawiam jako default. Pozostałe ustawienia, czyli korekcje błędów, inne jakieś rzeczy, zostawiamy tak, jak są w aplikacji po zainstalowaniu i w zasadzie to jest wszystko. Możemy jeszcze ewentualnie otworzyć ustawienia wejścia. Tak jak mówiłem wcześniej, defaultem u mnie jest Stereo Mix, chociaż mikrofon też, jak widać, jest zainstalowany i służy do nagrywania dźwięku z zewnątrz. Dajemy OK i de facto wszystkie ustawienia mamy zrobione. Obrazy nadawane w niedzielę będą w trybie MSK. Natomiast nie ma znaczenia, co będziemy mieli ustawiane. Według autora tego projektu aplikacja sama powinna wykryć, co jest nadawane i co będzie odbierać. Także zostawiamy MSK, kodę zostawiamy normal. Możemy przetestować nasze urządzenie, czy poprawnie widzi dźwięk, powiedzmy, czyli czy urządzenia są stestowane. Mamy dwa pliki dźwiękowe, jeden to jest obraz, drugi to jest tekst. My obraz, puścimy sobie obraz, żeby przetestować, czy aplikacja w ogóle słyszy dźwięki z zewnątrz. Jak widać, obrazek poprawnie się w całości odebrał, co akurat mnie dziwi. Natomiast podczas odbierania na pewno trzeba będzie kontrolować poziom głośności, żeby nie powstały zakłócenia, które uniemożliwią czyste odebranie obrazu, ponieważ wszystkie przestery czy za ciche nawet, chociaż próbowałem już po cichu odtwarzać ten obrazek i też się poprawnie odebrał. Możemy także spróbować nadać własny obrazek lub nadać obrazek z przykładowych, które są dołączone do aplikacji. W
W tym celu musimy przeciągnąć obrazek, który znajduje się w naszym folderze testowym, po prostu w okno aplikacji. I teraz możemy nadać obrazek przez naszą radiostację. Po prostu klikamy Send Image. Aplikacja pozwala nam także przesyłać tekst. W tym celu wpisujemy w odpowiednie pole i nadajemy tekst. W zasadzie to jest wszystko, co jest nam potrzebne do poprawnego odbierania i nadawania obrazów w tej aplikacji.